Cześć! Dzisiaj mam dla Was fajną opowieść o kolejnej kobiecie. Tym razem będzie o kobiecie, którą, jeżeli o niej w ogóle słyszeliście, to słyszeliście o niej jako o duchu. Ponieważ o Halszce z Ostroga w tym momencie można usłyszeć chyba wyłącznie jako o kimś, kto został duchem na zamku w Szamotułach w Wielkopolsce. Rzekomo ma tam straszyć. Abstrahując od tego, czy faktycznie straszy, to opowiem Wam, dlaczego prawdopodobnie nie i dlaczego akurat nie w Szamotułach. Ale od początku. Kim była Halszka? Bo to było to kim była i z jakiej rodziny pochodziła, jest jakby najważniejszą informacją, która zaważy na całej jej przyszłości. Król Zygmunt Stary, od tego zacznijmy, miał długoletnią kochankę Katarzynę. Miał z nią kilkoro dzieci, ale kiedy musiał się z nią z politycznych powodów rozstać, zapewnił tejże kochance, Katarzynie, znakomite małżeństwo w ramach jakby nagrody za wieloletnią służbę. To małżeństwo Katarzyny zaowocowało dzieckiem, córką Beatą, która była przyrodnią siostrą dzieci, które Zygmunt Stary począł z ich matką, zanim ta wyszła za kościelskiego pewnego podskarbiego koronnego. Nie wiem, czy się dobrze orientujecie, więc ja to powtórzę. Jest król, ma kochankę, ta kochanka odchodzi od króla, on jej załatwia dobre małżeństwo i kochanka temu nowemu mężowi rodzi córkę. I ta córka jest przyrodnią siostrą dzieci, którą Zygmunt miał z tą kobietą, Katarzyną, wcześniej. Tak? Więc ta Beata, córka właśnie Katarzyny, ale już nie Zygmunta Starego, za to przyrodnia siostra jego dzieci, wychodzi na dodatek z miłości, co też takie jest ciekawe, za najbogatszego pana w królestwie. Znakomite jest to małżeństwo. Nie mogło być lepszego. Mało tego, że był bogaty, ale był też młody, przystojny, owiany rycerską legendą, potomek Rurykowiczów, książę Ilja Ostrogski. No znakomita partia. Co to był w ogóle za ślub? Zygmunt Stary, zachwycony tym mariażem, takim zacnym, takim romantycznym. I do tego, o matko kochana, finansowo Beata była bardzo przeciętną partią, więc ślub musiał być z miłości, bo inaczej to z dlaczego. W każdym razie Zygmunt Stary tak się ucieszył, że ta przyrodnia siostra jego dzieci ma taką fantastyczną partię, że sam im wyprawił wesele. No to już po prostu podbiło wyróżnienie dla uroczystości. Nie dość, że bogaty pan, nie dość, że córka spowinowacona jakoś z królem, to jeszcze król wystawia jej wesele. Zygmunt zgadza się tak, żeby dzień po ślubie świeżutki małżonek, tenże Ilja, Rurokowicz z rodu, stanął w turnieju rycerskim w szranki z samym królewiczem, synem Zygmunta Starego, Zygmuntem Augustem. Przyszłym królem. Boże, co za wyróżnienie, no po prostu wesele roku na Instagramie by piszczeli. No niestety ten prezent dla Ilii od króla, by stanął z Zygmuntem Augustem w szranki na turnieju rycerskim, był brzemienny w skutkach. Ostrogski zostaje strącony z konia i z trudem się podnosi. Przez kilka tygodni po tym wydarzeniu, no jeszcze jakoś funkcjonuje, więc sądzono, że tylko się potłukł. Ale miał prawdopodobnie wewnętrzne obrażenia, które zrobiły swoje i ten młody, piękny, zakochany w Beacie Ilia umiera w sierpniu 1539 roku. W tym czasie jego nowa żona, Beatka, już jest w ciąży, więc parę miesięcy po śmierci tatusia przychodzi pogrobowcza córka Elżbieta, zwana później i już na zawsze Halszką z Ostroga, o której będzie dzisiaj. Tym samym Halszka, będąc córką bardzo bogatego pana z tak wspaniałego rodu, zostaje spadkobierczynią olbrzymiej fortuny. Zostaje
Gigantyczny majątek leży w jej posagu i jest jedną z najbogatszych partii w królestwie. Wiemy, że to zwiastuje kłopoty, nie może być absolutnie inaczej. No i tak. W sporządzonym przed śmiercią testamencie uznaje oczywiście Ilja Halszkę jako swoje dziecko, czyniąc ją dziedziczką majątku i wyznacza jej opiekunom. Ma nimi być niejaki Fiodor Sanguszko, kniaź, oraz przyrodni brat Ili, stryj Halszki, Konstanty Wasyl Ostrogski oraz oczywiście para królewska. Sam Zygmunt Stary i jego małżonka ówczesna, bo Zygmunt Stary tam parę tych żon miał. Halszka przychodzi na świat 19 listopada 1539 roku. Ogromny majątek Halszki wywołuje tak olbrzymie zainteresowanie w Rzeczypospolitej, że wręcz tam 10 mniej więcej lat po urodzeniu Halszki Sejm w Wilnie się tym majątkiem zajmuje i przyjmuje specjalną uchwałę mówiącą, że wdowa, czyli Beata, nie może bez zezwolenia bliskich krewnych wydać córki za mąż, bo ona ma taki majątek na niej ciąży, że normalnie królestwo aż się musi tym zainteresować. Na zamąż pójście muszą wyrazić zgodę także opiekunowie, czyli Fiodor i Wasyl oraz sam król. Zygmunt August oczywiście jest żywo zainteresowany sprawą mariażu Halszki, bo wtedy już Zygmunt August jest królem, nie Zygmunt Stary. Mijają lata, Halszka osiąga 13 wiosen, stając się według ówczesnych standardów zdatną do małżeństwa biedne dziewczę. Tymczasem tenże jeden z opiekunów Halszki, jest rok 1553, Wasyl, postanawia wydać ją za mąż. Znajduje jej męża, z którym wchodzi w jakiś prawdopodobnie układ. Jest to książę Dymitr Sanguszko, starosta czerkaski. Beata, czyli matka Halszki, jest nawet przychylna Dymitrowi. I mało tego, Halszka też nie patrzy na niego bardzo źle. Chyba go nawet wcześniej znała, więc miała szansę go poznać, co już jest sporą zaletą jak na kandydata na męża. No ale kiedy przeciwko temuż Dymitrowi wypowiada się Zygmunt August, no to Beata nic innego nie ma do wyjścia, jak powiedzieć, że no ona nie pozwala jednak, cofa swoje pozwolenie. To się oczywiście nie podoba ani Dymitrowi, ani Wasylowi, który jakby tutaj prawdopodobnie niczego nie ugra. Dymitr podobno darzy Halszkę wielką miłością i nie zamierza zrezygnować. Czy miłością do Halszki pała, czy miłością do majątku, czy do układu z Wasylem, to trudno powiedzieć, no ale wraz z Wasylem najpierw próbują to małżeństwo przeprowadzić niejako ukradkiem. Więc najpierw próbują się dostać z Wasylem do zamku w Ostrogu podstępem, udając, że chcą wstąpić po prostu z przyjacielską wizytą, ale Beata nie jest w ciemię bita, jakby trochę lat już w tym gnieździe żmi mieszka i przeczuwa podstęp, więc odmawia wpuszczenia ich na zamek. No, nie wypada to najlepiej, bo kończy się krwawą potyczką między załogą zamku i intruzami oraz zdobyciem warowni przez Dymitra i Wasyla, którzy pewnie nie byli sami, bo we dwóch raczej by zamku nie zdobyli, pewnie mieli jakieś kumpli od piwa. Po zdobyciu zamku w Ostrogu, Beata zostaje uwięziona w osobnej komnacie, żeby nie przeszkadzała w ślubie córki, a Wasyl nakazuje swojej przerażonej bratanicy, Halszce, wtedy 14-letniej zaledwie dziewczynce, poślubienie Dymitra. I chociaż Halszka pewnie po dobroci to może by nawet za Dymitra wyszła, gdyby jej to małżeństwo narajono, no to wtedy to nie jest specjalnie zachwycona, bo tu matkę jej zamknęli w jakiejś celi, w jakiejś rzeź jakaś na zamku i ona ma nagle wyjść za tego Dymitra. Jest sparaliżowana strachem przed matką, która oczywiście była przecież przeciwna temu małżeństwu, więc podczas wymuszonej ceremonii ślubu, która ma miejsce zresztą w 1553 roku, milczy. A odpowiedzi za nią udziela jej stryj Wasyl. Najwyraźniej to nie przeszkadzało w niczym, że Halszka nic nie mówiła. Wasyl odpowiadał, że tak, biorę ciebie za męża. No i chuj. Małżeństwo zostaje gwałtownie skonsumowane, tak to ujmę, żeby było ważne.
Więc tutaj mamy pierwszy kamyk do ogródka Halszki. Halszka zostaje no poślubiona i przymuszona do konsumpcji małżeństwa. No i oto mamy małżeństwo numer jeden, zapamiętajmy, Dymitr. Tymczasem uwięzionej Beacie udaje się przez posłańca, gdzieś tam przez drzwi, powiadomić o napaści króla. Ten w liście z 15 września 1553 roku, czyli tydzień po ślubie, tak oto powtarza wieści o napadzie, od których dowiedział się od tegoż posłańca. Służebny księżny Ilnej, Beaty, przybieżał o tym gwałcie powiadamiając, iż już ślub matre et filia unita księżnej dziewkę starosta czerkaski brał i z nią się pokładał. Czyli chodzi o to, że ślub został zawarty i skonsumowany, czyli jest ważny. Księżnę samą, która przed żałością ledwie żywa w jakiejś izdebce zawarli, książę Wasyl, rozkazując sobie na zamku w Ostrodze jako w swoim własnym, 8 służebników urąbali, a 9 zabili. Czyli król dowiaduje się, że ten książę Wasyl tam wdarł się na zamek, zranił 8 osób, 1 zabił, no i sprowokował to małżeństwo, któremu Zygmunt August był przeciwny. Oczywiście Zygmunt August się zdrowo wkurwił. Natychmiast polecił Wasylowi opuścić zamek, uwolnić Beatę, no bo na litość boską, czego babę trzymają w jakiejś komórce, a Dymitr ma oddać oczywiście Halszkę świeżo poślubioną. No ale błaga. Dymitr oczywiście nie będzie żadnej Halszki, która na dodatek ma tyle majątku w posagu, oddawał, więc ucieka z nią i chroni się z nią w Kaniowie. Rozścieczony król pozbawia go oczywiście stanowiska starosty, bo tam Dymitr był starostą, i oczywiście zarówno Wasylowi, jak i Dymitrowi każe stawić się na rozprawie sądowej. No głupi by byli, gdyby przyszli, bo oczywiście nie stawiają się przed sądem. A za Wasylem wstawia się przyszły cesarz Ferdynand Habsburg. Nie wiem dlaczego, ale widocznie ma jakiś układ. Dzięki temu wstawiennictwu zresztą konsekwencje najazdu dla Wasyla się ograniczyły do odebrania mu prawa opieki nad Halszką i jej majątkiem i nie stracił głowy, no co jest jednak pewną zaletą. Dymitr ma jednak mniej szczęścia. Za Dymitrem to się tam nikt nie wstawił. Na dodatek ten się nie stawił na rozprawie, co uznano za wyraz pychy i lekceważenia i skazano go oczywiście na karę śmierci. Konfiskatę te majątku oraz utratę czci. No myślę, że kara śmierci już by wystarczyła, bo konfiskata majątku po śmierci go pewnie niespecjalnie przejmie. Nakazano mu też oczywiście zwrot Halszki matce. Halszki o zdanie nie pytano. Dymitr, ratując swoje życie i nie chcąc oddać ukochanej Halszki, czy tamten, a Halszka podobno też wracać nie chciała, nie wiem, takie są głosy, w przebraniu ucieka z Halszką, przebraną za pachole, do Czech, które są pod władzą Habsburgów wtedy. I tam zamierza schronić się na zamku hetmana Tarnowskiego. Od razu wyrusza oczywiście za nimi pogoń, na której czele stoi wojewoda kaliski, taki niejaki Zborowski. Niezależnie od niego Dymitra i Halszkę ścigają jeszcze inne oddziały, wysłane przez matkę Halszki, Beatę. Jako pierwszy Dymitra i Halszkę dopada jednak oddział Zborowskiego właśnie. Po wykryciu, że Dymitr i Halszka zatrzymali się w gospodzie w Łysej nad Łabą, to pod Pragą było, Zborowski zapewnia sobie przychylność właściciela gospody, możemy się tylko domyślać, że po prostu go przekupuje, po czym udaje się do starosty zamku, okazując mu listy królewskie, które informują, że Dymitr, który tam gości w tej gospodzie, ma na sobie wyrok śmierci. Starosta zgadza się na pojmanie Dymitra, ale mówi, no dobra, ale mi go nie zaciukajcie na moich ziemiach, ja się na to nie zgadzam, bo ubrudzi podłogę, nie wiem. W każdym razie Dymitr nie spodziewa się niczego, wyprawia sobie w tej gospodzie, no kretyn jeden, ucztę weselną, no nie mógł się bardziej afiszować. Tuż po zakończeniu tej uczty idzie do łożnicy z Halszką
i zostaje napadnięty przez ludzi Zborowskiego i podobno się zaciekle bronił, zresztą zostaje pojmany, pobity, zakuty w kajdany i w ogóle wydarty z łoża półnagiej Halszki, która błaga o darowanie mężowi życia. No chyba się nawet do niego przywiązała. Zostaje biedak uwięziony w stajni, maltretowany, jest prowadzony na łańcuchu po Jaromierzu, wszystko na oczach biednej dziewczyny. Po dwóch dniach męczarni i tortur, bądźmy szczerzy, Zborowski dobija go i skraca jego męki i Halszka w ten sposób zostaje szybciutko 14-letnią wdową. No i tak, Halszka po jej odbiciu, oczywiście znowu nie ma nic do gadania, umiera jej mąż, tak to trzeba nazwać, zostaje przekazana krewnym Beaty, czyli swojej matki, którzy przewożą ją z powrotem do Polski jak jakiś tobołek bez sensu. Halszka znowu jest niby wolna, więc zaczynają się podobno znowu zabiegi możnych rodów magnackich o jej rękę i oczywiście o jej wielką fortunę Ostrogskich. To, że Halszka nie jest już dziewicą, nikomu nie przeszkadza, bo ona ma tyle pieniędzy, że już to brak dziewictwa kompletnie nie robi. Jednak nie przesadzajmy, tak? Duże nadzieje na pozyskanie Halszki ma oczywiście Zborowski, bo który wykonał wyrok na Sanguszce. Ale no to król oczywiście ma, jako opiekun prawny Halszki, ma decydujący głos w tej sprawie i postanawia nie odda jej Zborowskiemu. Postanawia ją wydać za Łukasza Górkę, jednego z magnatów wielkopolskich. To z kolei nie podoba się matce Halszki, Beacie. Czy podoba się Halszce? Oczywiście nie wiemy, bo nikt kurwa jej nie pyta o zdanie. Uwaga, to jest list Zygmunta Augusta. Sama też dziewka pisze do panów, że żadną miarą za pana wojewodę iść nie chce. Na koniec do samego Łukasza Górki pisała, że woli gardło dać, niźli zań iść. Przeto racz nam zdanie swe w tym oznajmić, co by z tym dalej czynić, bo to najtrudniejsze i dziewka nie chce. Nie dziwię się, że dziewka nie chce, ponieważ Górka brał udział w zamordowaniu jej męża, Dymitra. No to chyba nie bardzo chce wyjść za Górkę, skoro zabił jej męża, którego chyba nawet lubiła, mimo tego dziwnego ślubu, w którym nie mogła się w ogóle odezwać. No ale król jest zniecierpliwiony i postanawia działać siłą, nie ogląda się na opór Beaty, ani na niechęć Halszki i zarządza ślub, który się odbywa w 1559 roku w Zamku Królewskim. Matka Halszki próbuje się w tym dniu ukryć, ale znajdują ją, ściągają jej z palca pierścień rodowy i pokazują go Halszce, twierdząc, że matka wyraża zgodę na ślub córki. No to był taki znak podobny. Halszka oczywiście pozbawiona jest własnego głosu, reaguje rezygnacją już, odpowiada biskupowi, który udziela im ślubu. Ja gotowa mu czynić wszystko, jeśli wola matki do tego przystąpi. Oraz jeśli to jest księżnej matki mojej wola, wtedy jest i moja. Halszka postanawia zrobić wszystko, co jej matka każe, biedne dziecko. Po raz kolejny dochodzi więc do ślubu Halszki z naruszeniem oczywiście elementarnych zasad prawa, przyzwoitości i ja pierdolę. I tak Halszka zostaje żoną po raz drugi. Poza tym małżeństwo pozostaje niedopełnione, bo Łukasz nie ma czasu dochodzić swoich praw małżonka, ani nie odwiedza żony w sypialni, bo musi wyjechać na wojnę inflacką, no to nieważne, ważne jest, że się kasa zgadza. Może to i lepiej oczywiście dla Halszki, no nie oszukujmy się. Wkrótce po jego wyjeździe Beata z Halszką oczywiście ucieka i chroni się w ufortyfikowanym wtedy bardzo dobrze klasztorze dominikanów we Lwowie. Górka się o tym dowiaduje, kiedy jest na tej wojnie, sobie myśli, no ja pierdolę, musi wyruszyć ze zbrojnym pocztem do Lwowa, by oczywiście wyegzekwować siłą swoje prawa małżonka. Beata oczywiście odmawia zastosowania się do nakazu, twierdząc, że małżeństwo zostało zawarte pod przymusem, co jest prawdą, i nie zostało dopełnione, co także jest prawdą. Starosta lwowski nakazuje zamknięcie bram miasta i przygotowuje się do oblężenia klasztoru, bo wszyscy, Łukasz Górka ze swoimi oddziałami, chcą odbić Halszkę z tego klasztoru. Jednym słowem, panny będą wyrywać siłą. Jeszcze przed rozpoczęciem walk, pomimo zamknięcia klasztoru, udaje się przeniknąć do klasztoru pewnemu księciu, Siemionowi Olelkowiczowi, który przekrada się w przebraniu żebraka. Teraz wam powiem, o co chodzi z tym Siemionem. Kiedy Beata odmówiła w ogóle
podporządkowania się temu królewskiemu rozkazowi i rozpoczęło się obrążenie klasztoru. Walki były bardzo zacięte i Beata z Halszką poddają się dopiero, kiedy odcina się dopływ wody do klasztoru. Naocznym świadkiem tych wydarzeń był tam właśnie jakiś sekretarz królewski, który opisał nieoczekiwany finał oblężenia. Kiedy starosta lwowski wkroczył do klasztoru, ku swojemu zdumieniu usłyszał od Beaty, że podczas oblężenia Halszka znowu po raz trzeci wyszła za mąż, tym razem za tego właśnie Siemiona Olelkowicza, który się przekradł do klasztoru w przebraniu żebraka. I matka dopilnowała osobiście, by małżeństwo zostało skonsumowane, tak by Łukasz Górka nie miał już do niej prawa, bo wszak on nie skonsumował małżeństwa z Halszką. No i teraz mamy pat. Tak Halszka zostaje żoną po raz trzeci. Ma wtedy już 20 lat, więc nie jest już dziewczęciem takim całkiem małym. Ale nadal ma przerąbane, bo jest bogata. No i teraz tak, sytuacja jest dziwna. Halszka ma skonsumowane małżeństwo z Siemionem, księciem, oraz nieskonsumowane małżeństwo z Łukaszem Górnickim, który mordował jej pierwszego męża. No i co z tym fantem zrobić? No, z Halszki nikt nie pyta, zostaje ona wykradziona, wsadzona do powozu i starosta dostarcza Halszkę na dwór królewski, by Zygmunt August postanowił co dalej. Zygmunt August oczywiście nie uznaje małżeństwa z Siemionem, oddaje Halszkę Łukaszowi, który wciska ją do zamku w Szamotułach i tam początkowo przynajmniej więzi. Sytuacja się zaognia. Na chwilę tylko wybucha prywatny spór między zwolennikami obu mężów. Mamy frakcję Górki i frakcję Olelkowicza. Jest to taka prywatna wojna, którą kończy nagła śmierć Olelkowicza. Nie wiem, czy sprowokowana przez zwolenników Górki, czy umarł, bo to był XVI wiek i ludzie po prostu częściej umierali. No a Halszka nie ma już wątpliwości, że zostaje z tym mężem, który ją wykradł, Łukaszem Górką, oprawcą jej pierwszego męża, i wiemy już teraz, że nigdy od momentu, kiedy została umieszczona w zamku w Szamotułach, nie zobaczy matki. Halszka odmawia współżycia z mężem, mieszka samotnie w komnatach zamku. Jej sytuacja jest do końca nierozwiązana mimo wszystko, ponieważ Beata, jej matka, nie daje za wykraną. Wciąż kieruje pozwy do sądu, próbuje odzyskać córkę, bezskutecznie oczywiście. Oferuje Górce pieniądze za zwrot córki, Górka odmawia. Na dodatek liczył, że no Halszka odziedziczy jeszcze przecież dobra po matce. A tutaj się zdziwił. Ale to za chwilę. Bo w ogóle, żeby była jasność, jeśli chodzi o ogromny majątek, bo na przykład powierzchnia dóbr ziemskich Halszki i matki jakby razem wzięte, czyli jakby Halszki, która po niej odziedziczy, wynosiła mniej więcej tyle, co całe ówczesne województwo poznańskie. Czyli to był całkiem spory kawałek kraju, który do nich po prostu należał. No ale zaraz, co się stało z Beatą? Beata w pewnym momencie męczy się sporami i wychodzi za mąż za Olbrachta Łaskiego. To jest taki wojewoda sieradzki. Okazuje się to fatalne w skutkach, bo jest to mąż od niej o 21 lat młodszy. Wywozi ją do swoich dóbr na Słowacji. Spełnia na początku wszystkie jej zachcianki. Beata urządza wycieczki w góry. Jest uważana zresztą za pierwszą znaną z imienia turystkę tatrzańską. To taka ciekawostka. Kiedy jednak po kilkunastu miesiącach już zdobywa całkiem jej zaufanie, skłania ją do przepisania na siebie majątku, a następnie uwięzi tak w swoim zamku w Kierzmarku. Czyli zarówno w tym momencie Halszka jest więziona w Szamotułach, jej matka w zamku w Kierzmarku, obie jako dziedziczki ogromnych fortun. Beata przebywa tam w biedzie i w skrajnie trudnych warunkach do samej śmierci w 1576 roku. Tymczasem Halszka pozostaje w Szamotułach aż do śmierci swojego męża Łukasza w 1573. Nie była, wbrew legendom, bo takie legendy możecie przeczytać i usłyszeć, więźniarką w tym zamku. Po prostu nie miała gdzie pójść, ani do kogo. Matka była na Słowacji. No i kiedy odzyskuje tę pełną wolność, kiedy jej mąż umiera nagle w Poznaniu,
Ma zaledwie 34 lata, ale jest już doświadczona przez życie. Zresztą, kiedy ten Rzymąż umiera, to syn jej stryja, Wasyla, tego, który jej umożliwił ślub z Dymitrem. Widocznie jednak ten Dymitr to nie był taki całkiem wyłącznie stryja pomysł, mimo że ona była dosyć zszokowana tym nagłym małżeństwem. Więc ten syn stryja Wasyla zabiera ją w rodzinne strony na Ruś i ona tam osiada w majątku Dubno tego stryja, gdzie mieszka aż do swojej śmierci w 1582 roku, czyli ma tam zaledwie 42 lata, kiedy umiera. Dokładna data zgonu nie jest znana. Podobno, co nie jest wcale dziwne, w ostatnich latach cierpiała na głęboką depresję. Według niektórych historyków popadła w obłąkanie, ale to jest dosyć wątpliwa hipoteza, bo mamy listy Halszki pisane pod koniec życia i ona zarządzała zresztą swoimi dobrami i była zupełnie racjonalna i nie ma tam śladów żadnego obłędu. Majątek przepisuje właśnie na stryja Wasyla. Miejsce jej pochówku w ogóle nie jest znane. To też dlatego mówię, ponieważ ona przebywała na Rusi, a nie w Szamotułach, to pewnie jej duch tam w tych Szamotułach nie chodzi, jeżeli ktoś wierzy w duchy, no bo naprawdę musiałby kawał drogi pokonać. Nie wiem, czy by mu się chciało, tylko po to, żeby nawiedzać miejsce, którego w sumie nie lubiła, no bez sensu. W każdym razie finał dziedziczki bajecznej fortuny właśnie jest taki, że przeżyła lat 42 czy 43, mając w sumie trzech mężów, z czego żadnego sobie sama nie wybrała tak do końca. Marne to życie i to wszystko dlatego, że była bogata i spowinowacona z królem. I tyle na dzisiaj. Przy okazji przypominam, że w każdy wtorek ukazuje się nowa historia na kanale. Bardzo zapraszam do ich przesłuchiwania. Obiecuję, że każda kolejna będzie dużo ciekawsza i dużo sprawniej nagrana, bo dopiero się uczę, ale mam nadzieję, że Wam się podoba. Do usłyszenia.